Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj na test i recenzję dysku SSD firmy SanDisk. Przypomnę Wam tylko, że chodzi tutaj o nową serię Ultra 2, która ma łączyć w sobie bardzo dobre osiągi za przystępną cenę. W tym przypadku mamy zapis na poziomie 500 mega i odczyt na poziomie 550 mega na sekundę, tak więc bardzo dobre parametry. Przy okazji dysk jest bardzo cienki, ponieważ ma tylko 7 mm grubości, dlatego idealnie jest do laptopów. Oczywiście w komputerach stacjonarnych też nie będzie żadnego problemu, żeby taki dysk sobie zamontować. Ja w tej chwili mam dwa dyski, tak więc mogłem porównać ten dysk z konkurencją, czyli z Plex Store'em. Jak wypadło to porównanie, zobaczycie sobie także w testach, tak więc zapraszam Was do oglądania. Na początek rzućmy sobie okiem, w jakich pojemnościach dostępne są dyski SanDisk Ultra 2. Tak więc podstawowy rozmiar to 120 GB, później mamy 240 GB, 480 oraz maksymalna pojemność to 960 GB. Przy okazji na stronie producenta widzicie wymiary dysku, jego grubość i inne ciekawe parametry użytkowania. Dowiadujemy się też, iż na dysk jest 3-letnia gwarancja. Każdy posiadacz dysków SSD SanDiska może ściągnąć do nich darmowe oprogramowanie. Mamy tutaj bardzo fajny i przejrzysty panel, gdzie możemy zarządzać naszym dyskiem. Możemy tutaj uzyskać szczegółowe informacje o naszych dyskach, włączyć funkcję Trim lub przetestować po prostu wydajność naszych dysków. W sekcji narzędzia możemy m.in. sprawdzić aktualizację oprogramowania dysku, co jest oczywiście bardzo ważne. Mamy też dostęp do kilku ciekawych funkcji. Bardzo przydatne może okazać się oprogramowanie do klonowania dysku. Dzięki temu programowi możemy ze starego dysku, czy to SSD, czy mechanicznego, przenieść cały nasz system. Po prostu robimy jego dokładną kopię bez konieczności instalacji. Program zrobi wszystko za nas w kilku prostych krokach. Dodam, iż nie każdy producent udostępnia za darmo do swoich dysków tego typu oprogramowanie, dlatego jest to w tym przypadku naprawdę duży plus. No a teraz najciekawsza część recenzji, czyli właściwe testy dysku. Po kolei od lewej strony widzicie wyniki testu dysku mechanicznego. W środku są wyniki dysku SSD Plex Store M5S oraz po prawej stronie są wyniki dysku SanDisk Ultra 2. Jak widzicie, wydajność tego dysku mechanicznego, standardowego, jest prawdę mówiąc bardzo, bardzo słaba, porównując z obydwoma SSD. Natomiast jeśli skupimy się na środkowym dysku, czyli dysku Plex Store'a, widzimy bardzo przyzwoite wyniki, w jednym przypadku nawet troszeczkę wyższe niż dysk SanDiska. Mowa tutaj o odczycie plików 512K. Różnica nie jest to prawda jakaś kolosalna, ale jest zaznaczona. Natomiast patrząc na wyniki dysku SanDisk Ultra 2, wszystkie statystyki po kolei znacznie odbiegają od dysku Plex Store'a, są od niego dużo, dużo wyższe, tak więc widzimy tutaj po prostu miażdżącą przewagę. Już dysk Plex Store'a jest naprawdę dobrym, wydajnym dyskiem, natomiast dysk SanDiska po prostu go przebija pod każdym względem, co sprawia, że nasze aplikacje, gry będą uruchamiać się jeszcze szybciej. Oczywiście wpłynie to pozytywnie na nasz komfort pracy. No cóż, moi drodzy, zbliżając się do końca, pora na małe podsumowanie. Uważam, że nowa seria SanDiska Ultra 2 naprawdę bardzo ciekawa oferta. Dyski są naprawdę szybkie i wydajne, przy okazji faktycznie kosztują rozsądne pieniądze. Tak więc jeśli szukacie szybkiego dysku SSD, wydajnego, niezawodnego, myślę, że będzie to naprawdę dobry wybór. Zapraszam jeszcze na ocenę końcową, a tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was, cześć!